Kurierze przenosimy się do Przesnysza, gdzie pierwsi obywatele Ukrainy znaleźli już na miejscu pracę. Pomogło im w tym starostwo powiatowe, które nawiązało kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami. Ukraińscy uchodźcy, którzy szukają azylu w naszym kraju, mogą podjąć legalne zatrudnienie pod warunkiem, że wcześniej otrzymają numer PESEL i zarejestrują się w powiatowych urzędach pracy. Otrzymują tę pracę w naszych zakładach produkcyjnych, w różnych miejscach usługowych. Każdy taki zatrudniony uchodźca to jest też wielka radość i dla jego rodziny, bo będzie mógł utrzymać na własną już rękę i własną odpowiedzialność swoich najbliższych. To Przesnysz, ja przyjechała niedawno, pracuję, co nie ciężko, dobra praca. W Przasnyszu numer PESEL otrzymało już ponad 200 uchodźców. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi kampanię informacyjną, dzięki której oferują pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Pracodawca w 14 dni od zatrudnienia obywatela Ukrainy musi zgłosić to do Powiatowego Urzędu Pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl.